Gdynia, miasto nad morzem szalonym, tu rock'n'roll ruluje nad każdym. Wesoły rok o Gdyni, to jest mój krzyk. Wbijamy w to miasto jak dziki dzik. Będę tańczył na falach. Cześć, 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 witam was serdecznie. Dzisiaj z Gdyni jesteśmy na hali w Gdyni. W miejscu, które zwie się halą. Kiedyś była to hala targowa, tu były z tej strony, które patrzycie, stoły, z których sprzedawano różne ciuchy. Dzisiaj to są budki. Dzisiaj od wielu lat już to są budki. A my sobie przespacerujemy się w kierunku morza dzisiaj. Zobaczycie w Gdyni. Morze, Gdynia, niegdyś wioska rybacka od okresu międzywojennego. Miasto, duże miasto, tak dosyć energicznie rozwijające się z takiego małego miejsca. Tutaj w obrębie obecnej Gdyni w roku 20 bardziej rozwijała się nawet Chylonia, a teraz Chylonia jest dzielnicą Gdyni. A my idziemy, tak sobie patrzymy właśnie na te różne stoiska. Już powoli wszystko się tutaj zamyka i powoli hala się będzie zamykać. No i słuchajcie, w głąb hali nie wchodzimy. Przejdziemy sobie tak tutaj boczkiem. Jak widzicie, już większość stoisk się pakuje. Oczywiście do tej części zamkniętej również możecie wejść, jak tutaj przyjdziecie. Ale o, tu jest wejście do hali. Przepiękny, modernistyczny obiekt. Także polecam wam go serdecznie. A my czekamy na światłach. Czekamy tak w zasadzie na zmianę świateł. I może jedno spojrzenie na halę targową. Spójrzcie, jaki przepiękny obiekt. I tak uliczkami Gdyni zmierzamy w kierunku morza. Ale zanim tam dojdziemy, jeszcze kilka ciekawych miejsc pokonamy. Tutaj cukiernia Justynka. Oczywiście to dla łasuchów miejsce, ale takich łasuchów, którzy lubią na wynos, a dla takich, którzy lubią na miejscu, to być może też uda mi się pokazać dzisiaj. I zbliżamy się, a w zasadzie jesteśmy już na ulicy 3 Maja w Gdyni. 3 Maja to taka przecinająca ulica, główne ulice biegnące w kierunku morza. No słuchajcie, lecimy do morza. Dzisiaj jest jeszcze w miarę ładny dzień, ale wczoraj było przepięknie. Przepiękne słoneczko. A dzisiaj nie powiem, że pozostało wspomnienie po tym, ale już nie jest tak cudownie jak wczoraj. Spójrzcie tutaj na dom. Tutaj mieszkał niegdyś pan Skwiercz. Pan Skwiercz, no, był właścicielem tutaj gruntów, na których, znaczy rodzina, może poprzednicy pana Skwiercza, to właściciele gruntów, na których powstawała tutaj właśnie Gdynia. Jeden z właścicieli, o może tak. Trochę mi się dzisiaj język plącze, ale to dlatego, że nic nie jadłem, nic nie piłem, ale to jest oczywiście problem do nadrobienia, który za chwilę gdzieś tam nadrobię. A gdzie? Prawdopodobnie w domu. A my idziemy po kolejnej przepięknej ulicy Gdyni. No, sklep spożywczy, a po drugiej stronie widzicie różne salon masażu, malarstwo, fryzjer. No i oczywiście Gdynia to parkomaty. Nie lubię samochodem przyjeżdżać do Gdyni, bo, że tak powiem, Gdynia
ściąga dosyć duże opłaty. Teraz jakby trochę się zmniejszyły, ale i tak są spore. Tutaj widzicie Lewandowski Optyk. Optyk, który tutaj dosyć sporo istnieje, bo pamiętam jego jeszcze sprzed 30 lat. Ten sam pan prowadził tego optyka i do dzisiaj go prowadzi. A my zbliżamy się do pewnego przesympatycznego domku, który znajduje się tutaj właśnie w pobliżu. Jest to domek, czyli domek oczywiście Abrahama. Abraham, historię jego przeczytacie właśnie w tym oto tutaj miejscu, na tej tablicy, dla chętnych, klatka stop i czytacie. Domek ten pochodzi z 1903 roku. Jest to najstarszy budynek z Gdyni, wtedy kiedy Gdynia jeszcze była wsią. O, tutaj macie głaz poświęcony Antoniemu Abrahamowi. A my zmierzamy dalej w kierunku morza. Tak jak wspomniałem, był to domek, czy domek, przy którym byliście, był postawiony wtedy, kiedy Gdynia jeszcze była wsią. Jest to najstarszy budynek w Gdyni i jest to jedyny pozostały z tego roku relikt tych czasów. A może nie jedyny, bo jeszcze coś na pewno znajdziecie, ale na pewno najstarszy. Spacerujemy sobie Gdynią, podziwiając te piękne widoki tego cudownego miasta. Słuchajcie, ruch tutaj jest coraz większy, także jeżeli przyjeżdżacie samochodem, to skoro jest ruch, no to i miejsca do parkowania zapewne są pozajmowane. Także polecam wam serdecznie, jeżeli jesteście, bardziej komunikację miejską niż ruch inny. Jeszcze przejdziemy się kawałek ulicą Abrahama, ulicą Kantorów. Jest to ulica, gdzie możecie właśnie czynność wymiany walut wykonać w wielu kantorach. No to będę tak de facto we wszystkich. Przypuszczam, że są podobne ceny, a różnią się jedynie szyldami. A tu macie kawałek dalej cukiernie. Cukiernie Justynka, a tu taki dosyć przesympatyczny budynek. O, jest dosyć nowa konstrukcja. Kamienica Abrahama. Spójrzcie, jak to fajnie wygląda. Może o, z tej perspektywy. Kiedyś w tym miejscu stała pizzeria. A idziemy dalej sobie tą uliczką, tak spokojnie już odpoczywając, powoli zmierzając do miejsc, które chcemy zobaczyć, obejrzeć. Jak widzicie, Kantorów jeszcze dosyć sporo zostało. A może spojrzymy w drugą stronę, na te miejsca, które już przeszliśmy. Jak widzicie, sklep medyczny, sklep z ciuchami i kilka jeszcze innych ciekawych sklepów. Ciekawych, bądź też mniej ciekawych. Także patrzcie, nawet jak zapomnicie portfela, to nie ma problemu. Przyjeżdżacie do Gdyni i kupujecie sobie portfel. Kupujecie, tracicie pieniądze, ale macie portfel. Czyli jaki zysk. O, tutaj miejsce, gdzie niegdyś był sklep o nazwie Pewex. A teraz pizzeria i kantor. Tradycyjna ulica Kantorów. Kolejny kantor, patrzcie. Że jak przeszliśmy tą ulicę, to kantor na kantorze i kantor pogania. Kiedyś było tak, że wchodziło się do jednego kantoru i w drugim później mogło być inna cena. Teraz we wszystkich jest to samo.
Także nie wiem, po co ta różnorodność. To jest pozorny wybór. Tak zwany pozorny wybór. Czyli wybór bez wyboru. No dobrze, a tutaj widzicie szpital w Gdyni. I spójrzcie u góry tego szpitala. Lądowisko dla helikopterów. No właśnie ten obiekt tutaj. A my sobie skręciliśmy w inną uliczkę. Przechodzimy teraz obok siedziby ZUS-u i on tam w oddali widzicie. ZUS w Gdyni zupełnie inaczej wygląda niż ZUS w Gdańsku. Jest to taki bardziej skromny budynek. No ale może dlatego, że nie w mieście wojewódzkim. Idziemy w kierunku centrów handlowych Batory i Kwiatkowski. One, centrum handlowe Kwiatkowski powstało na miejscu parku z pomnikiem Kwiatkowskiego. Niestety ten pomnik jest obecnie wtopiony w pejzaż centrum handlowego. Także jest prawie nieczytelny i niewidoczny. No, niestety tutaj nie postarano się o to, żeby we właściwy sposób upamiętnić osobę. W zasadzie twórcę Gdyni. Tu w oddali widzicie taki wieżowiec. Czasem jak na niego patrzę, myślę sobie, szafa gdyńska. Ale z szafą on ma mało wspólnego. To bardziej jest postkomunistyczne gmaszysko. A tutaj z boku centrum handlowe Kwiatkowski. Takie centrum bez wyrazu. A tutaj już trochę ładniejsze, stylizowane na jakby to zaokrąglenie na burtę statku. Centrum handlowe Batory. A my sobie idziemy wzdłuż budynku Poczty Polskiej. On został zbudowany w okresie międzywojennym i stanowi swoistą, ciekawą architekturę Gdyni. W oddali widzicie centrum handlowe Kwiatkowski. Tam jakbyście podeszli bliżej, jest również pomnik Kwiatkowskiego, trochę wtopiony w ścianę. Nie tak jak kiedyś było w parku. Tam był na miejscu tego centrum park. Jednak zdecydowałem się podejść do pomnika, ale zanim do niego podejdę, tutaj są najspyszniejsze pączki w Gdyni. Ciepłe pączki. Warto spróbować. Ja dzisiaj, ja jestem trochę za tęgi, słuchajcie. Dlatego nie będę dzisiaj próbował. Wprowadziłem sobie dzisiaj ścisły post. Czyli jem wszystko oprócz słodyczy. To nie jest ścisły post, wiem. Patrzcie, jak brzydko ten pomnik jest tutaj schowany obecnie. Eugeniusz Kwiatkowski. No i tutaj pewna informacja. A niegdyś ten pomnik stał w parku. Był cofnięty trochę do tyłu i stał w zieleni, która tu była, zanim nie postawiono tego oto tutaj molocha. Brzydkiego i niefunkcjonalnego molocha. Ale co zrobić? Taki on tu już jest. I wracamy z powrotem w kierunku Batorego. A tutaj widzicie jeszcze raz budynek poczty, wzniesiony w latach 1928-1929. I praktycznie jest to pierwszy modernistyczny budynek użyteczności publicznej w Gdyni. Kiedyś posiadał on elementy tak zwanego art deco, ozdobne art deco, ale one zostały zlikwidowane w roku 1937 podczas modernizacji tego budynku. Mówię cały czas o budynku poczty. A my, słuchajcie,
zmierzamy w kierunku morza. Tu idziemy, z przodu widzi się budynki z Żabką, ale dalej widzi się taki budynek dosyć ciekawy. Niegdyś w nim mieściła się Baltona. Teraz już tej firmy, o tej firmie mało kto pamięta. Idziemy przepiękną ulicą. W zasadzie ta ulica niegdyś prowadziła od dworca w kierunku morza, plaży. Tutaj był kurort. Powstawał taki kurort jak w Sopocie. I gdyby nie pierwsza wojna światowa i gdyby nie przyznanie tych terenów Polsce, to być może by był tutaj Sopot 2. A taką pozostałością tego okresu jest ten, szczególnie ostatni tutaj budynek, który widzicie. On, ten z taką wieżyczką. Właśnie z takich budynków miała się ta część Gdyni składać, ta ulica, która prowadzi do morza. Spójrzcie, to tak trochę wygląda jak w Sopocie. Ja dysponuję starymi zdjęciami z tamtego czasu, gdzie ten budynek w takiej samej formie występuje, aczkolwiek przed nim jest płot, no i nie tylko, taki jakby wiejski klimat, o może tak. A tutaj wchodzimy w kierunku infoboksu. Jeszcze do niedawna tutaj na tej ścianie była taka konstrukcja, którą można było wjechać na górę i popodziwiać sobie górę. Obecnie już jej tutaj nie ma, została zlikwidowana. Chyba nie doszło do porozumienia z właścicielami budynku. To oczywiście infobox. Taka konstrukcja, która powstała tutaj na tym placyku. Tutaj macie pomieszczenia również Urzędu Miasta. Odbywają się różne imprezy, konferencje prasowe prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, który wolą mieszkańców nie został tym razem obrany prezydentem Gdyni. A tutaj stała taka informacja o pobycie Stefana Żeromskiego właśnie w tym miejscu. Tutaj ogólnie w czasach właśnie powstawania Gdyni była taki domek rybaka, mniej więcej taki podobny jak widzieliśmy Abrahama. On jest, możecie go zobaczyć na zdjęciach, jest na zdjęciach, tutaj go już nie ma, no i w którym przebywał Żeromski i pisał swoją powieść Wiatr od morza. A my wkraczamy wolnymi krokami. Niestety nie ma tej tablicy, ale jeżeli chcecie ją zobaczyć, możecie zobaczyć ją na wcześniejszych moich relacjach. A my wkraczamy na ulicę Świętojańską. To widzicie tą szklaną konstrukcję, to jest właśnie infobox. Może trochę oddalę, a tam gdzieś w oddali widzicie kościół, a my jesteśmy na ulicy Świętojańskiej, ponoć najpiękniejsza ulica w Gdyni. Teraz idziemy sobie wzdłuż miejsca, które starzy gdynianie pamiętają jako kawiarnia Monika. Obecnie już Moniki tutaj nie ma. Pewno Monika wyszła za mąż i dlatego nie ma Moniki. Ale nie, tak serio, tam była kawiarnia o nazwie Monika. A my sobie spacerujemy w kierunku miejsca, gdzie było kino Warszawa. Spójrzcie. I tu jest to miejsce, to było wejście do kina. Teraz do jakiejś sieciówki tutaj jest wejście. I tędy się właśnie wchodziło do tego kina. A tutaj mieliście repertuar kina. Teraz już po kinie zostało wspomnienie.
A i wracamy. Wracamy już z kina. Filmy obejrzeliśmy. Z kina wychodziło się z tyłu tego budynku. I oczywiście po cudownym seansie. A my patrzymy na kościół na ulicy Świętojańskiej. To nie jest najstarszy kościół na terenie Gdyni. Tutaj na pewno starszym kościołem jest kościół w Gdyni Chyloni, w którym znajduje się najstarsza w ogóle pamiątka, czy najstarszy eksponat sakralny w Gdyni, czyli figurka takiej małej piety z XIV bodajże wieku. XIV wieku. Przecudowna i warta zobaczenia. Bodajże została wystawiona w 2006 czy 2007 roku i od tego czasu można ją podziwiać. Chylonia to jest miejsce, które zaczęło się rozwijać szybciej niż sama Gdynia, a później zostało przyłączone do Gdyni. A my sobie spacerujemy właśnie wzdłuż kościoła, podziwiając sylwetkę tego właśnie obiektu sakralnego. Już zobaczyliśmy z zewnątrz, chociażby z zewnątrz kościół, więc idziemy dalej ulicą Świętojańską. Patrzcie, jakie fajne samochody tutaj po Gdyni. I tym sposobem przeszliśmy na drugą stronę ulicy, a będziemy zmierzać w kierunku pomnika harcerzy. Pomnik harcerzy kiedyś był bardzo fajnie wyeksponowany, teraz został bardzo niefajnie zabudowany. Nie podoba mi się ta zabudowa. Bardzo psuje kompozycję. Jeżeli w przejściu do pomnika są sklepy handlowe, bardzo brzydko to wygląda i być może dlatego również pan Szczurek nie został wybrany na kolejną kadencję. Przechodzimy przez kolejną ulicę, jeszcze dwa kroki i jesteśmy kawałek dalej. Jak widzicie, kiedyś były tutaj sklepy z pamiątkami, teraz są butyki, jubiler. Był moment, że były tylko przedstawicielstwa banków różne, takie, że tak powiem, małe coś, do czego się wchodziło i to niby był bank. Były też momenty, gdzie tutaj tylko sieci komórkowe były, a teraz jest taki, głównie są. Co jest? Oczywiście, że miejsca, gdzie możecie zjeść, napić się czegoś. Także jeżeli chcecie, zmierzajcie na Świętojańską, to naprawdę możecie w niektórych miejscach dobrze zjeść i nie wyjść stamtąd ani głodni, ani zawiedzeni smakiem. A tutaj, jak widzicie, gdyńskim harcerzom poległym w walce z hitlerowskim najeźdźcą w latach 1939-1945. Kiedyś był to od ulicy Świętojańskiej po prostu deptak do tego pomnika, a teraz widzicie przed pomnikiem taką dziurę nieładną. No ale może komuś się to podoba. A my zmierzamy. Się rozpiąłem, dlatego miałem nic nie mówiłem przez moment. My zmierzamy na Kamienną Górę, na samą górę, na sam szczyt. A może nie idziemy tam, bo się spoca. Nie, dobra, pójdziemy, słuchajcie, pójdziemy. A ja obiecuję, że się nie spoca. Tak będę przynajmniej twierdził. W oddali widzicie teatr muzyczny, a wejście na Kamienną Górę tutaj jest. Możecie oczywiście wjechać sobie kolejką, ale dlaczego łatwiej, jak można trudniej?
A więc idziemy, by było trudniej po schodach. Oczywiście co pewien czas macie ławeczki. Możecie na nich spocząć, odpocząć. Także nie musicie za jednym razem wejść na samą górę. Przyjemniej się oczywiście schodzi, bo do schodzenia jest taki dosyć dłuższy obszar. Oczywiście możecie po tych schodach zejść, ale przyjemniej się schodzi po takim jakby spacerniaku. Tu widzicie ławeczkę, którą chciałem wam pokazać, a tutaj zabudowania Gdyni. Jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie konkretnie to jedzie, właśnie tam i właśnie tutaj. O, tędy. Z góry na dół, czy też z dołu do góry. A my wracamy na schody. Ja chcę to wam pokazać. Zrobiłem sobie chwilę przerwy, także wykorzystałem ten czas, żeby chwilę odsapnąć. To oczywiście możecie sobie iść tymi chodniczkami, ale ja dalej wchodzę na samą górę. Jak widzicie, niektórzy też tam odpoczywają. Jak zobaczyli mnie, zaczęli dalej iść. Także to nie jest wcale łatwa droga. Łatwa może jest, ale nie jest niemęcząca droga, żeby wejść tutaj. A tu widzicie teraz ten wagonik, który zmierza tam do samej góry. O, spójrzcie, już prawie jest i osiąga szczyt. Sam szczyt. A my wracamy na tą utęsknioną ścieżkę ze schodami. Może dzisiaj sobie tędy wejdziemy, bo nie ma jak coś zmienić. Jeżeli idziemy cały czas tą samą drogą, to nie dziwmy się, że nic nowego nie zobaczymy. Czasem trzeba po prostu zmienić choć dróżkę, którą idziemy, choć ścieżkę, choć zmienić krok i wtedy zawsze jest coś innego, coś nowego, czasem ciekawszego, a czasem mniej ciekawego. Jeszcze spójrzcie, takie schody mnie czekają. Gdzieś tam już przewędrowałem. Tyle. Jeszcze kilka schodków. Jesteśmy na takiej części niższej trochę. Znaczy będziemy tam, gdzie jest scena i tak dalej. A za chwilę wyjdziemy na tą właśnie najwyższą. Spójrzcie. Taka piękna tu jest scena i tak przecudownie ona wygląda. A tutaj macie oczywiście wjazd na samą górę, przy którym byliśmy. Tam widzicie znany budynek w Gdyni, Sea Tower. No i co nam przyszło? Tylko podziwiać to piękne miejsce. Tą naszą Gdynię. Już chyba coś zjeżdża na dół, także widzicie, że to nie ma dużych przestojów. Jedzie, zjeżdża, wjeżdża, zjeżdża, wjeżdża. Dlaczego nie chciałem się przejechać, dlatego no cóż, wolę się pomęczyć trochę dla was. No i teraz to samo miejsce z góry. Patrzcie, jak Gdynia fajnie wygląda. Na razie patrzymy w kierunku samego miasta. O. Nie wiem, czy widać, w oddali dźwig się przesuwa. Może się uda. Nie wiem, a widać, widać teraz. Patrzcie, jak zakręca. Chmurki są trochę dzisiaj. Wiatrak też taki lekki. Ale ogólnie jest przyjemnie. A spójrzcie tam, wasz upragniony widok. Tam w oddali morze widać. No,
z boku port widać i oczywiście Sea Tower. No a tutaj to miejsce, a raczej kolejny wagonik tutaj wjechał na górę. O! A tu macie oczywiście z boku krzyż na kamiennej górze. Nie widać, że to jest krzyż, bo patrzymy z boku jakby na ramiona. O, może tutaj, tu jak przejdę, będzie lepiej widać. Spójrzcie, spójrzcie na krzyż. No i tutaj oczywiście ten wagonik, który zjeżdża, wjeżdża na dół, na górę. A tutaj macie kolejne piękne widoki. To chyba co wam bardziej się podoba, strona morza. O, spójrzcie. Spójrzcie, tutaj właśnie widzicie w oddali statek oczekujący. No i oczywiście cała panorama tego, co nazywacie potem się skwerem Kościuszki. No i oczywiście horyzont morza w oddali. Kolejne statki. A tutaj delikatna taka panorama samego morza. No i kawałek na miasto też wam pokażę. Oczywiście dawny hotel Gdynia. No i tutaj miejsce to już znacie. A tutaj takie bliższe zbliżenie. Bliższe zbliżenie. Taki lapsus dosłowny. Spójrzcie, tu już się pojawia morze. Oczywiście Sea Tower. Kościuszki. Oczywiście jest to zupełnie inaczej nazwane, ale dzisiaj wam nie będę w głowie mieszał. Spójrzcie, jak wygląda życie portowe. Tu jeden statek stoi. Tutaj sobie coś płynie. Stoją zacumowane statki. No i słuchajcie, Kamienna Góra przepięknie wygląda. Przed chwilą miałem spotkanie z 4 osobami, które subskrybują mój kanał. Zapraszam was również do subskrypcji kanału, do polubienia. Dajcie mi, słuchajcie, tyle satysfakcji, ile ja wam daję, robiąc te wszystkie relacje. A tutaj pozdrawiam serdecznie osoby, które dzisiaj właśnie tutaj na Kamiennej Górze spotkałem. 4 młodych chłopaków, bardzo miłe osoby, także serdecznie pozdrawiam. A tutaj macie restaurację Panorama. Winda oczywiście dla tych, którzy nie mogą sobie poradzić ze schodami. To jest taka winda ustawiona. To jest bardzo, bardzo fajne ułatwienie. Ale tutaj jeszcze wejdziemy w kierunku Panoramy, bo tutaj są fajne zdjęcia i chcę wam pokazać. Panorama, niegdyś przepiękna restauracja, z której przepiękny widok. Teraz widać, że chyba już tu nic nie ma, niestety. Chociaż być może. Spójrzcie, tutaj macie przepiękny widok Gdyni i spójrzcie, jakie molo miała kiedyś Gdynia. Jakie molo i jak to wszystko wyglądało. Tu jest kolejne zdjęcie. Patrzcie, tu jest molo, a tu już się coś buduje, jakby port. Tutaj już widzicie budowę portu. Tu Kamienną Górę spójrzcie. Tutaj kolejne zdjęcie. Tutaj 71 rok. Restauracja Panorama. Otwarcie. Tutaj popatrzcie. No i oczywiście to miejsce zapewne znacie, bo ono jest charakterystyczne dla Gdyni. Tutaj widzicie takie specyficzne
budynek. Zapewne zastanawiacie się, co to jest za budynek. Obecnie w nim znajduje się Muzeum Emigracji, no a kiedyś oddział celny Dworzec Morski, czy też sam Dworzec Morski się tu znajdował. Tu widzicie już Gdynia, plaża, no i skwer Kościuszki ukształtowany. A nie będę tutaj mówił tą faktyczną nazwą, bo wam się ukształtowała ta nazwa skwer Kościuszki i jakby nie chcę wam w tym momencie zamieszać w głowie. A tutaj obecny widok właśnie tej restauracji. Spójrzcie. Spójrzcie, jak to pięknie. Jak przejdziecie na Kamienną Górę, koniecznie zobaczcie sobie te zdjęcia. Trochę historii tutaj jest. Trochę, patrzcie, po jakim falochronie ludzie chodzili tutaj. Także trochę historii możecie tu zobaczyć. No i takiej historii, której nie doświadczycie gdzie indziej. I oczywiście spójrzcie na daty. 1926, prawa miejskie, 1971, to już o tym wam mówiłem, otwarcie, no dzisiaj byśmy powiedzieli, gdyńskiego akwarium, 71 rok, otwarcie okrętu Muzeum ORP Błyskawica, 76 rok, otwarcie linii promowej do Karlskrony, 95 rok. I dalej już 2013 rok, otwarcie restauracji Panorama. Linia do Karlskrony. No stąd możecie oczywiście do tej pory popłynąć do Karlskrony. Już nie z tego miejsca, co pierwotnie pływaliśmy w zeszłym roku, został otwarty obiekt nowoczesny, z którego możecie właśnie pływać między innymi do Karlskrony. Pierwszy prom, który tutaj pływał, to był Lion Ferry, później Scena Line i chyba do dnia dzisiejszego pływa Scena Line, ale pierwszym był właśnie Lion Ferry i możecie go, słuchajcie, zobaczyć. Zobaczyć. Oczywiście w internecie zdjęcia są Liona, ale no być może ja wam wrzucę nawet jakieś zdjęcie, bo miałem okazję tym promem płynąć. I to niedługo po otwarciu tej linii. No wtedy nie miałem tej świadomości, że ona niedawno była otwarta, a być może miałem, a już nie pamiętam. I patrzcie, Kamienna Góra i krzyż na Kamiennej Górze. No coś przepięknego, coś przecudownego. Jak to fajnie wygląda. Jak to fajnie tu jest, jaki fajny tu jest wiaterek, jak przecudownie tu wieje. A spójrzcie, spójrzcie jeszcze na tą perspektywę. O, patrzcie, jak fajnie jest zdjęcie z takiej perspektywy zrobić. Praktycznie każdy podchodzi do barierki i wtedy robi zdjęcie, a tutaj też fajnie wygląda. A tu już następni przyjechali na górę. I jeszcze jedno spojrzenie właśnie w morską dal. Jak widzicie, kolejka sobie zjeżdża w dół. Trochę wam przybliżę i wjeżdża do tego malutkiego, małego budynku. I spójrzcie, tutaj właśnie jest takie miejsce, w którym możecie sobie wjechać, przyjechać, dojechać. Jesteście na górze albo w drugą stronę na dole. Na razie stoi, czeka, aż ktoś wejdzie właśnie na dole. O, patrzcie, jak tu fajnie. No i dzisiaj takie cienie przepiękne i przecudownie to wygląda. A wychodzicie wprost właśnie tutaj. Gdynia, miasto nad morzem szalonym, tu rock'n'roll ruluje nad każdym. Wesoły rok o Gdyni, to jest mój krzyk. Wbijany w to miasto jak cik-cik. Będę tańczył na falach,
na moro bulońskim pod wiatrakami bytu mrokowego wstrząsania. Gdynia, miasto, które tętni życiem, każdy dźwięk przetacza przez moje ręce. Tu patrz mi setkami okrętów w porcie, gitara hula jak burza nad falą wiatru. Warsztaty muzyczne, koncerty non-stop. Dnia to miasto, które daje mi moc. Słuchajcie, już lecimy dalej. Kolejne cudowne miejsce za nami. Kamienna Góra, wysokość 47, prawie 48 metrów. A to oczywiście teatr muzyczny. No i muszla koncertowa, w której macie, słuchajcie, restaurację. Warto tam spróbować, co ciekawego wam podadzą. Ja się trochę uśmiecham, ale nie myślcie, że to tak podstępnie. No po prostu lubię. Ale nie myślcie, słuchajcie, że to podstępnie. Ja po prostu lubię się uśmiechać. Oczywiście powoli idziemy w kierunku morza. Oczywiście wolno, to znaczy można się wtedy przyglądać, podziwiać, obserwować i nie trzeba się śpieszyć, bo w pośpiechu wiele rzeczy się przegapia. A tu oczywiście dawny hotel Gdynia, no i inne piękne obiekty. To ten budynek mi się kojarzy z WTC, World Trade Center, kiedyś taka firma tu się mieściła, ale oczywiście nie ma to nic wspólnego z World Trade Center Stanach. Przechodzimy koło tego naszego hotelu muzycznego i już powoli kierujemy się w kierunku, czy idziemy w kierunku, bo kierować się w kierunku, jak to można kierować się w kierunku? Idziemy w kierunku po prostu przepięknej gdyńskiej plaży. A słuchajcie, jak zrobi się tutaj ciepło i pięknie, to ja mam nadzieję, że w ogóle przyjedziecie tutaj do Gdyni i gdzieś tam na ulicy się spotkamy, gdzieś tam na ulicy wymienimy kilka zdań. Ja trochę dzisiaj byłem zaskoczony, że czterech młodych chłopaków, naprawdę młodych chłopaków, obserwuje mój kanał. Myślałem, że mój kanał jest bardziej skierowany do takiej troszkę starszej publiczności, ale bardzo się cieszę, że młodzi ludzie też obserwują. I jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Duża scena, teatr muzyczny. Niegdyś w tym teatrze również mieściło się kasyno gry, ale obecnie go już nie ma. A tam w oddali widzicie piękny budynek. Tam odgrywają się, odbywały się konkursy szachowe młodych ludzi. No dobra, powiem, słuchajcie, powiem, nie wytrzymam i powiem. Tak, tam mój syn zbierał pierwsze szlify, jeżeli chodzi o konkursy szachowe. No i tam się rozwijał. Oczywiście dwóch synów uczestniczył właśnie w jednym kierunku, a drugi właśnie w kierunku szachów. Każdy po prostu musi robić to, co lubi i każdy musi się interesować tym, co lubi i trzeba po prostu rozumieć i wspierać. To jest takie przesłanie na dzisiaj. Zrozumienie i wspieranie. A tu widzicie w oddali właśnie te dwa obiekty. Przepiękne obiekty. Muzeum Miasta
Gdyni. No i zmierzamy w kierunku dawnego parkingu. A teraz zrobiono tutaj taką instalację z ławeczkami, po to, żeby ludzie nie parkowali. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Kiedyś tu zawsze można było miejsce znaleźć. Później zawsze można było miejsca do zaparkowania nie znaleźć tutaj. Robiło się tak zwany suchy objazd i po wyjeździe z tego miejsca dalej się szukało parkingu. No już plaża jest na horyzoncie. Kawałek się przejdziemy tą przepiękną gdyńską naszą plażą. Rivierę, widzicie Rivierę? Też tutaj odbywały się imprezy. Widzicie klub marynarki wojennej. Właśnie to jest to miejsce. A tutaj oczywiście lodziarnia. Jak ktoś lubi lody, właściwe miejsce. Oczywiście remont, malowanie i tak dalej. To wszystko odbywa się zawsze przed sezonem. No i Gdynia jest pełna rowerów. Także możecie sobie pojeździć, jeśli to lubicie. No budka jakaś jest otwarta gdzieś tam w oddali. Nie wiem, czy z kawą, czy z czym. Tu są restauracje. W tym miejscu, gdzie widzicie tą knajpkę, stała kiedyś inna, która została w któregoś Sylwestra spalona. A my przejdziemy się obok łodzi podwodnej. Tą łódź podwodną możecie zobaczyć w moich wcześniejszych relacjach, jeszcze w momencie, kiedy stała na skwerze Kościuszki, jeszcze kiedy nie była tutaj dostarczona, czy też dowieziona. Które słowo kto woli, proszę sobie samemu dobrać, a na pewno wybierzecie te, które jest lepsze dla was. Gofry, frytki, czyli wszystko, co lubią młodzi ludzie i czego nie mogą niestety starsi ludzie. Nie mówię starzy, bo starzy nigdy nie jesteśmy, jesteśmy tylko starsi od innych, dlatego starsi ludzie. Spójrzcie na tą łódź podwodną. 25 lat Polski w NATO. No patrzcie, jak to szybko mija. A niedawno wchodziliśmy do NATO. Niedawno pozbyliśmy się rosyjskich żołnierzy z Polski. A teraz już 25 lat jesteśmy w NATO. Czyli już taki dosyć spory czasookres. Tu już widzicie przepiękną gdyńską plażę. Kawałek się przejdziemy za moment właśnie tą przecudowną plażą w Gdyni. Patrzcie, jak chmury pięknie dzisiaj się komponują. Jak pięknie, przepięknie wyglądają. A tutaj trasa wzdłuż Zadaszenia. Ale mi to przypomina zawsze, nie wiem czemu, takie parasole. Parasole nad głową. Być może jest tam gdzieś taki jakiś okrągły kształt. I być może o to chodzi. Spójrzcie, taki, widzicie, okrągły, jakby parasole. Ale być może nie każdemu to przypomina właśnie parasole. I być może ja w tym przypominaniu mi czegoś jestem inny, wyjątkowy. Oczywiście teraz przeginam lekko, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Piękne miejsce w lato, knajpki wypełnione ludźmi, także polecam wam to miejsce. Teraz jest mniej ludzi, no ale wiadomo, pora roku jest taka, jaka jest. Do lata nam trochę brakuje, ledwo co wiosna nam nastała. A tutaj w oddali gdyński browar, to jest kolejna knajpka właśnie w Gdyni. Tu możecie sobie oczywiście stoliki już na plażę, spójrzcie. Jak przecudownie. Spójrzcie, taką możecie sobie tutaj kawkę wypić prawie że na plaży. A tu widzicie bulwar nadmorski imienia Feliksa Nowowiejskiego. Wykonany w latach 1965-1968. Idziemy taką fajną kładką, nie musimy się zakopywać nogami w
piasku, ale te chmury dzisiaj tak mi się podobają, że z chęcią za chwilę zrobię zdjęcie. Niestety tu jest człowiek jakiś z rowerem i tak nie pasuje mi do kompozycji zdjęcia, więc chyba go nie zrobię. A tutaj spójrzcie właśnie na perspektywę bulwaru Warszawskiego. Piasku dosyć sporo jest w tej części. Dalej ta plaża się kończy. Już jest sam bulwar z kamieniami. Mamy, zmierzamy w kierunku przepięknej gdyńskiej plaży. Przed chwilą łódka wypłynęła stąd. Już jej nie widać, bo tam gdzieś w oddali, o, widzicie, kawałek żagla. Spójrzcie, jakie spokojne dzisiaj jest morze. Jakie gdyńskie morze dzisiaj jest spokojne. Ciekaw jestem, czy z samego rana również będzie takie spokojne. Może przyjadę tutaj któregoś dnia, tak o godzinie 4 rano, 5 rano, się przespacerować i wtedy zobaczymy, czy to morze również jest takie spokojne. Patrzcie, wiaterek jest, a fal nie ma. Specyfika. Mi się wydaje, że wiatr jest to powinny być i fale. Nie zawsze. Spojrzymy się jeszcze tutaj w kierunku właśnie co jest za plażą. No jeszcze raz, bo już przelecieliśmy, za szybki byłem. Co jest za tą plażą? Ktoś pisał mi, żeby powoli. Czasem się zapominam i szybko. Tak wolniej. Jakby jeszcze ktoś chciał jeszcze wolniej, to proszę dać mi znać na Messengera. Na Messengera mojego. Spójrzcie, podziwiajcie, jak to taki szum może słychać, ale być może więcej budzi. Również więcej budzi ten szum, a może nie. To jest wyjście z basenu lotniczego. Tam kawałek, widzicie dalej taką latarnię jakby morską. To jest wejście tutaj do tej części portu. Główne wejście jest zupełnie gdzie indziej. Te duże statki wpływają w zupełnie innym miejscu. Bardziej od strony dworca Mojcegórskiego, czyli tego budynku, który widzieliście na zdjęciach, jak byliśmy na Kamiennej Górze. Patrzcie, jak ładnie. Chyba muszę zrobić zdjęcie. Także przerywam na moment. Tutaj patrzcie, tak spokojnie, że trudno się nawet zrelaksować szumem morza. On jest tak delikatny, że prawie niezauważalny i niesłyszalny. Także jak to można zrobić, skoro jest to zauważalne? Rozkosznie. No, myślę, że jak nadejdzie lato, to te plaże będą pełne. Wtedy jak są pełne plaże, to ja zbyt lubię relacje robić, no bo przyciskać się pomiędzy osobami w Gdynie. Gdynia, naprawdę piękne miasto. Oczywiście powstało na bazie kontry w stosunku do Gdańska. Musiał powstać konkurencyjny w okresie międzywojennym. Spojrzenie dla was szczególnie, czy przede wszystkim wygląda, jeszcze jedno zdjęcie zrobię. Tak jak powiedziałem, Gdynia powstała w kontrze do Gdańska. W zasadzie oczywiście otrzymała pewne uprawnienia w stosunku do portu w Gdańsku, ale Niemcy skutecznie je blokowali, w związku z czym, żeby Polska uniezależnić się od tych blokad, postanowiła wybudować swój port. Było ileś lokalizacji
została wybrana właśnie tutaj taka wieś o nazwie Gdynia, wieś rybacka, wieś, która miała szansę na stworzenie takiej, czy stanie się taką miejscowością jak Sopot, no ale poprzez to, że powstał tutaj port, nie stała się taką miejscowością. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem, nie oceniam. To są fakty. No i port został tutaj wybrany. Początkowo on miał być bardziej w kierunku, czy w głąb lądu wsunięty. Ostatecznie wygrała jakby taka koncepcja. Budynek zarządu tymczasowego związanego z budową portu możecie zobaczyć na moich wcześniejszych relacjach. Ten budynek do dnia dzisiejszego stoi tutaj w Gdyni. No niestety plaża została przesunięta tam, gdzie był dom kuracyjny i molo. Zostało to rozebrane. No niestety nie pasowało do koncepcji portu. Port musiał tam powstać. Było miejsce, w którym obecnie jest część portu. No i tak się zaczęła historia Gdyni. Tu widzicie taki okręt marynarki wojennej, statek w zasadzie. A tutaj takie przepiękne, widokowe molo. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to miejsce wygląda z samego rana o wschodzie słońca, to w zeszłym roku zrobiłem kilka takich właśnie filmów z tego miejsca, tutaj z całego tutaj obrębu tego portu właśnie o godzinie 4:05 na wschód słońca, jak to przepięknie właśnie, przecudownie, przewspaniale wyglądało. A teraz spójrzmy jeszcze na moment na Sea Tower. Tutaj widać, woda jest taka pofalowana, czyli wiatr jakby lekko oddziaływuje na tą wodę, ale czasem zdarza się, że ta tafla jest niemalże płaska. No to jest coś cudownego wtedy, jeszcze wieczorkiem, jak te refleksy się wszystkie odbijają. To dla zakochanych par, jeżeli chcecie się mocniej w sobie zakochać, to przyjeżdżacie tutaj nad ranem na wschód słońca i widzicie te przepiękne obrazy. A jeżeli ktoś lubi pospać dłużej, to nie przyjeżdża tu na zachód słońca, tylko spina się i przyjeżdża na wschód słońca. A dlaczego nie przyjeżdża na zachód słońca? Bo zachód słońca przeważnie jest, jak widzicie, na tamtą stronę, nie na stronę wody. I to jest ten jedyny powód tego faktu. Także czasem to, że idziecie w momencie zachodu słońca nad morze, nie znaczy, że go zobaczycie. To jest taka przestroga, że warto zawsze sprawdzić. Są różne aplikacje, dzięki którym możecie sprawdzić ten fakt, ale ja żadnej wam nie będę polecał, no bo ktoś stwierdzi, że reklamę robią, ale możecie również innymi przyrządami to sprawdzić. Kiedyś nie było aplikacji, a ludzie i tak mimo wszystko wiedzieli. No i teraz chcę wam pokazać widok plaży z perspektywy morza. Spójrzcie, tu możecie sobie podejść i możecie popatrzeć w kierunku plaży. To jest ta część plaży, po której przed momentem właśnie szliśmy. No i spójrzcie tutaj. Spójrzcie tutaj. My poszliśmy, ktoś od razu za nami idzie kawałek. Także tak to się odbywa. Jedni od drugich patrzą, gdzie ktoś idzie i tam również. Jeszcze jedno spojrzenie i zmieniamy miejsce. Gdzie się przenosimy? Zobaczycie. A tutaj macie takie dosyć ciekawe miejsce, gdzie możecie sobie trochę poczytać o ludziach morza, o ciekawych ludziach, którzy są związani z tym pięknym naszym morzem, ale nie tylko z naszym, z innymi akwenami wodnymi również. Także piękne historie, piękni ludzie, no i warci upamiętnienia tego, żeby o nich pamiętać. I być może z tego powodu właśnie tutaj są te tabliczki. Idąc możecie przeczytać, odnaleźć właśnie swoich
swoich, czy też nie swoich, czy też nieznanych ludzi i zobaczyć, dlaczego oni tutaj zostali upamiętnieni. Powoli będziemy skracać właśnie w tą stronę, właśnie w tym kierunku i będziemy właśnie tam iść. Tutaj macie tabliczkę kapitana Leonida Teligi, który w latach 1967-1969 samotnie opłynął świat. Był pierwszym polskim żeglarzem, który tego dokonał. Tutaj kolejna tabliczka. Także zachęcam Was do przyjechania tutaj i przeczytania tego właśnie. A my sobie skręcamy. Patrzcie, marynarka wojenna już czeka nam. Tu będzie torować drogę. Także wszystko pójdzie dobrze. A my zmierzamy do tej części, którą najbardziej chyba znacie. Tam, gdzie jest Idar, Pomorza. Czasem przypływa również Dar Młodzieży i Błyskawica. Przepraszam, ale trochę się musiałem oddech złapać i się lekko zapowietrzyłem. Spójrzcie, też fajnie wygląda. Dzisiaj te chmury są przepiękne, przez cudownie się komponują właśnie. Myślę, że tu kiedyś była łódka Opecu, ale być może mi się tylko wydawało. A tutaj patrzcie, dzieciaczki na takich małych łódeczkach wypływają sobie w świat, w zasadzie w morze. Patrzcie, od małego w zasadzie uczą się już pływać. I spójrzcie, ilu już ich wypłynęło. Czy to koniec, czy to nie, tego nie wiem. Ale spora grupka w kierunku przodu zmierza, w kierunku wyjścia właśnie z tego basenu i wypłynięcia na samo morze, na samą zatokę. A my idziemy sobie takim oto tutaj nabrzeżem i będziemy spoglądać na te wszystkie łódeczki, stateczki i na to wszystko, co tu jest na morzu. Spójrzcie, jaka piękna, właśnie taka fajna pogoda do wypłynięcia sobie. Ta łódeczka jest niby taka wanna, niewielka, nieduża, ale jak na dzieciaczki super. No i super zabawa. Jeszcze raz Wam zbliżę. Patrzcie, ile tych fajnych łódeczek tam w oddali. Za te folklory oczywiście jest dużo. No i tutaj popatrzcie na te kładki, różne kładeczki. Cały basen już się powoli wypełnia różnymi statkami, żaglówkami, motorówkami. Także niedługo tutaj będzie full i full ludzi. Na końcu jest stacja benzynowa, także jakbyście chcieli łódkę zatankować, to tu jest gdzie, słuchajcie. Dokładnie tutaj jest gdzie ją zatankować. A tam w oddali widzicie taki jakby pilacki statek, już trochę odnowiony. No, że tak powiem, nabrał blasku, nabrał mocy. No i będzie wyruszał pewno jakiś statek zająć albo jakąś tutaj wyspę, której nie ma. No niestety nie ma tutaj wyspy. Pewne ugrupowanie, które przestało rządzić, zbudowało wyspę na Zalewie Wiślanym, to może jak ponownie będą rządzić, zbudują jakąś wyspę na Bałtyku. I wtedy będzie, słuchajcie, super, będziemy mieli wyspy. No a teraz możemy tylko o wyspach sobie pomarzyć. Chciałem coś powiedzieć, ale tak sobie przyciąłem zębami język, bo po co za dużo
dużo powiedzieć, jak można czasem milczeć. Patrzcie, jak tutaj ten jacht szybko, fajnie płynie. I powoli już przepływa statek piracki. Spójrzcie. A to będzie zakręcał. Patrzcie, jaką, że tak powiem, jaki ma zakręt fajny. Jaki jest. Jak można nim łatwo, prosto manewrować. Oczywiście, jak się potrafi. Bo to nie każdy tak potrafi. I nie każdy ma takie doświadczenie i praktykę właśnie w tym. O, patrzcie, jak ładnie wymanewrował. I teraz będzie płynął w kierunku wyjścia z portu, czy tak się po prostu z basenu, czy tak się po prostu po tym basenie przepłynie. Gdzieś w oddali słyszę jakiś helikopter. Może też go słyszycie? O, jeszcze raz patrzę. A to nie tylko jeden, spójrzcie. Żeby rozruszać tą łódkę. A my spacerujemy w kierunku końca tego skweru. Tak jak wam mówiłem, jest stacja benzynowa jakiejś tam firmy, którą kiedyś rządził jakiś tam pan. Ale teraz możecie tu właśnie w tym miejscu zatankować swój własny jacht, jeżeli go macie. O, patrzcie, to jest wyjście z basenu. No tutaj to miejsce tankowania. Ale widać, że zamknięte. Także musicie wiedzieć, o której godzinie chcecie tankować i kiedy to jest otwarte. Bo jak przyjedziecie tutaj o złej godzinie, to to będzie zamknięte. A tu oczywiście gdyńskie akwarium, oceanarium. Niegdyś to się trochę inaczej nazywało. Oczywiście tu widać, furtka jest zamknięta. W tym kierunku nie pójdziecie. Czy też my nie pójdziemy dzisiaj. Dlatego musimy zmierzać w tym kierunku. Patrzcie, jak słoneczko pięknie wygląda. Takie sobie zmierzające powoli, ale bardzo powoli ku zachodowi. A tutaj patrzcie, przygotowane kolejne łódeczki do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do popłynięcia. A tutaj spojrzymy sobie na akwarium i w kierunku tej latarni wejściowej. Tu jeszcze macie taki jakby cypel, który jest posadzony na figurkę człowieka. A tu jakby na tyle tego akwarium parking dla samochodów. Oczywiście tutaj nie zaparkujecie, bo trzeba wjechać za szlaban, a przypuszczam, że nikt z chęcią was tak nie wpuści tutaj. Chociaż może bardziej was wpuści niż mnie. A tu jeszcze coś wam chcę pokazać. O! Spójrzcie, widzicie tą figurkę? Tego człowieka niby siedzącego. No to takie tutaj, coś takiego postawili, taką kompozycję. A tu już kierunek Gdańsk. Oczywiście tam też się gdzieś chowa Sopot i Orłowo. I wychodzimy powoli na Nautiliusa i pomniki.
tutaj takie przepiękne nabrzeże, kiedyś wpływały tędy i wypływały statki turystyczne takiej dosyć dużej ilości. Teraz to tak rzadziej o tej porze roku, to tak prawie wcale ta budka jakby nadzorowała ruch tych statków. A obecnie to jest taki punkt jakby informacyjny, który w większości jest zamknięty. Tak to tutaj wygląda. My jesteśmy przy samym wyjściu właśnie z tego oto tutaj miejsca, z tej części portu. Oczywiście portu w Gdyni, oczywiście jednego z największych portów w Polsce. W zasadzie mamy trzy porty: Szczecin, Świnoujście, Gdynia i Gdańsk. Trzy takie znaczące, istotne porty. No spójrzcie na tą budkę, niestety cała jest wysprajowana, wymalowana. Trochę szkoda, ktoś to niszczy. Zawsze mi się podobały te schodki wejściowe na tą górną część i ta górna część, że jest cała oszklona. Fajnie to wyglądało, no szkoda, że już tego tutaj nie ma. A my sobie tutaj jeszcze spojrzymy na samo wyjście z portu. O, spójrzcie, i tu jest to samo wyjście właśnie z portu w Gdyni. A w drugą stronę, jakbyście patrzeli, no to jest taki widok i tam jest wejście w głąb właśnie portu. Może na chwilę przybliżę, trochę za wysoko. No właśnie, tak ono tutaj wygląda. A brzeże portowe, szczególnie zamki portowe i tak dalej, to właśnie tam się mieszka. Tu już jak widzicie, woda bardziej flowuje. Zawsze podobała mi się ta właśnie część z tym takim jakby płotkiem drewnianym. Zawsze lubiłem jako dziecko tędy chodzić. No i do dzisiaj mi to zostało. Patrzcie, dzisiaj też mimo 50 na karku tędy chodzę, słuchajcie. Mimo tego, że człowiek już nie jest młody, to dalej lubi tędy chodzić. No to jest piękne. A z drugą strony, jakbyśmy spojrzeli, to jest właśnie ten widok. Albo ten oto widok. I lecimy dalej. Jeszcze spojrzymy sobie na to wyjście z portu. Patrzcie, ono tak wygląda z tej perspektywy. Z tymi chmurkami przepięknie się prezentuje. I tu słuchajcie, dalsza część. Sea Tower, statek piracki. Słuchajcie, no nie, teraz musimy zarządzić w porcie, porwać jakieś statki. Oczywiście żart. Port w Gdyni w zeszłym roku obchodził stulecie swojego istnienia, także konstrukcja świetnie przygotowana, bo tak de facto te wszystkie baseny portowe, które zostały zbudowane na samym początku, w sensie od samego początku, spełniają swoją funkcję. Do dzisiaj organizatorów tych portów w tym momencie nie niczego takiego. Także konstrukcja przez inżyniera Tadeusza Wendę bardzo dobrze przygotowana, sprawdzająca się do dzisiaj i myślę, że która jeszcze posłuży przez wiele, wiele lat. Jeszcze jedno spojrzenie właśnie już z tej oto perspektywy. No i tak wygląda sama końcówka. Tutaj to, co widzicie, o, może tu bardziej, to jest miejsce, w którym całuję tutaj dar młodzieży, który głównie na zimę tutaj przybywa. Tutaj widzicie żagle, ale jak spojrzycie tam na górę, u góry widać takie jakby elementy krzyża. Niektórzy twierdzą, że one nawiązują właśnie do krzyży gdańskich, te trzy żagle. A tutaj wyłania się okręt.
Pomorzacki. Trochę jest wiatru, trochę wieje, więc na chwilę, przerywam za chwilę, wracam. Może tam dalej będzie trochę mniej wiatru. Jeżeli chcecie trochę więcej się dowiedzieć na temat tych trzech żagli, niektórzy nazywają to trzy krzyże, tak jak powiedziałem wcześniej, albo na temat tego pomnika, który tam widzicie, albo na temat akwarium gdyńskiego, albo na temat innych rzeczy tutaj na skwerze Kościuszki, jak rzeczywiście nazywa się to miejsce, bo to nie jest skwer Kościuszki, ale większość tak mówi, to obejrzyjcie moją relację sprzed 2 lat. Gdynia nocą, tam to wszystko opowiadam. A jak naprawdę nazywa się to miejsce? A, może nie będę was trzymał do czasu, kiedy obejrzycie moją relację i wam za chwilę powiem. To za chwilę. Bądźcie ze mną. Tutaj chłopaki robią sobie zdjęcie przy napisie Gdynia, więc nie będę do niego dzisiaj podchodził. Niech sobie spokojnie zrobią, a my idziemy w kierunku statków żeglugi gdańskiej. Opal i Rubin. Od kamieni szlachetnych. Takie nazywa się te statki. Trochę jest wichura, trochę porywa krzesła. Ale cóż, jesteśmy na placu. Trochę się uspokoiło. Wyobraźcie sobie, że taki jeden statek to ma chyba na niego 500. Wysokość ma 15,7 metra. Długość 37,6 a szerokość 11,5 metra. Takie oto statki takimi parametrami technicznymi dysponują. Żegluga gdańska. No i idziemy wzdłuż kolejnych statków. To już takie mniejsze. Również żegluga gdańska. A tam w oddali Dar Pomorza. Dar Pomorza, ciekawostka. Okręt zbudowany dla floty handlowej niemieckiej, a jakby jest naszym symbolem naszej floty. No ale to taka ciekawostka. O, najprzepiękniejszy widok z tego miejsca. Wiatr nam się trochę zerwał, a ja powoli będę się zbliżał ku końcowi naszej dzisiejszej wycieczki, przygody, relacji. Mam nadzieję, że wam się podobała. Jeżeli wam się podobała, to oczywiście subskrybujcie mój kanał, oczywiście go komentujcie. Będzie mi zawsze bardzo miło. Bardzo wiele uśmiechu będę miał na ustach. No, a chyba o to w życiu chodzi. Słuchajcie, Dar Pomorza. Przepiękny statek. Tak jak tu widziałem, pierwotnie zbudowany dla floty handlowej niemieckiej. Wynik pewnych perturbacji, pewnych odszkodowań znalazł się gdzie indziej i później został odkupiony i zasilił naszą flotę statków. A my idziemy do kolejnego statku. To jest oczywiście Orko Błyskawica. Jeden ze statków marynarki wojennej. Jeżeli uważacie, że to jest tylko muzeum, to to nieprawda. Na tym okręcie odbywają się normalne ceremonie związane z zawieszeniem bandery, ze zdjęciem bandery. Normalne, normalny jakby ten rytuał. Ale się zaplątałem, co? Normalny taki, jak marynarze wykonują na innych statkach. No i ten okręt
jest gotowy również do uruchomienia. Działał przez wiele lat, tak było, czy teraz jest? Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że tak. Jak widzicie, budka, marynarka wojenna. Patrzcie, jak on jest pięknie odmalowany, pięknie wyremontowany. No coś cudownego. Ja niejednokrotnie miałem okazję, fotografując z rana okręt, zobaczyć właśnie to wywieszenie bandery, jak wygląda. To jest cały ceremoniał, przepiękny ceremoniał. Warto na niego kiedyś się wybrać i pokazać. I zadziwię Was. On nie ma nigdy ciszy określonej tej samej godziny, o której on się odbywa. A od czego zależy, to może Wam powiem w kolejnych moich relacjach. Właśnie, może z Gdyni, a może nie z Gdyni. A może z innego nadmorskiego miejsca, gdzie takie statki są. Jeszcze w oddali, z darem Pomorza, te dwa nasze piękne stajki. A jeszcze tak, dobrze. Idziemy teraz miejscem, gdzie niegdyś było centrum handlowe Gemini. Jak widzicie, podstawa mieszkania, biura, hotele, ale myślę, że głównie mieszkania z ewentualnym wynajmem apartamentów. A tam, jakbyście spojrzeli hen daleko, gdzie jest ta wieżyczka, to są okolice miejsca, gdzie był pierwszy budynek. Pierwszy budynek funkcjonował. Zarząd budowy portu, ale nie ten z wieżyczką. Ten budynek jest obok. Jeszcze jedno spojrzenie w kierunku skweru. Widzicie, tutaj jest taka fajna perspektywa tego okrętu. Spójrzcie, jak fajnie w tej perspektywie ten okręt wygląda. I idziemy sobie. Już powoli zmierzamy do końca tej relacji. Dzisiaj jest taka... O, jeszcze spójrzcie, tam w oddali fontanny. Gdyńskie fontanny. Tam się chowają za krzakami. No niestety nie chcą nam się pokazać i będą chować się za tymi przecudownymi krzakami. A teraz idziemy sobie takim deptaczkiem. Wejdziemy i przejdziemy sobie w kierunku miejsca, gdzie mniej więcej, mniej, ale więcej, zaczynaliśmy naszą relację. Patrzcie, jak pięknie rozkwitają drzewka. O! Spójrzcie. No i oczywiście piękne miejsca, pięknej Gdyni. Pięknie wyglądają. I gdyby nie ten wiatr, to by było w ogóle już pięknie i cudownie. I nie trzeba by było nam nic innego do szczęścia. Jak to kiedyś ktoś śpiewał, oprócz błękitnego nieba, nic nam w życiu nie potrzeba. Ja powoli kończę tą relację. Powoli, cały czas mówię powoli, ale już naprawdę kończę relację, ponieważ jest duży wiatr, się zrywa. No i niestety warunki związane z mikrofonem są takie, jakie są. Dlatego będę kończył. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeżeli tak, to oczywiście łapkę w górę, oczywiście subskrybujcie mój kanał. Będę miał odrobinę więcej uśmiechu na ustach i od groma więcej radości. Także subskrybujcie mój kanał. Ja się powoli z Wami żegnam. Kawałek jeszcze zobaczycie bez moich komentarzy. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji. Do zobaczenia.
Gdynia, miasto nad morzem szalonym, tu rock'n'roll ruluje nad każdym. Wesoły rok opinii, to jest mój krzyk, wbijany w to miasto jak dzik. Będę tańczył na falach, na molo bulońskim pod wiatrakami wytum rokowego wstrząsania. Gdynia, miasto, które tętni życiem. Wszyscy ze mną, relacja w Gdyni. Wesoły rok na falach, biłanie miasta puls. Noce tutaj trwają, wypijmy za to, że jesteśmy cały. Gdyńskie morze brzegi powitają, muzyka gra, do nieba zlatują wiatr na twarzach, wojownicy uśmiechają. Tańczmy razem, świat nas podziwia.